No dzień dobry, witam serdecznie Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd rynku kryptowalut. Mam tutaj dla Was kilka newsów, ale zanim zaczniemy lecimy z intro. Zaczynamy oczywiście od Coin Market Cap. Dominacja Bitcoina 44% Ethereum 17, gaz 13 Gwei. Z rano zawsze gaz jest mniejszy czy tam w nocy. Także jak robicie transakcje, warto właśnie korzystać w takich godzinach, gdzie większość ludzi śpi. Nie no, jest w sumie 9, także nie ma tak źle jeszcze. Bitcoin 32,625 Ethereum 2000. Letter dolara Binance 300 no trochę się przez ostatnie dni zazieleniło, bo były duże spadki tak jak widać po tym właśnie, po konferencji z Elonem Muskiem, Katie Woods i Jackiem Dorsey była tutaj mocny zjazd, bo jak wiadomo buy the rumors, sell the news w momencie w którym zaczęła się konferencja, ludzie już zaczęli sprzedawać widać, że rynek pod to grał ale tak czy siak, myślę, że to była dobra konferencja. Utwierdziła nas jedynie w przekonaniu, że fundamenty są naprawdę mocne, a to, co się dzieje na rynku, newsy i ten cały fat manipulacja ceną, to jest ogólnie zasłona dymna po to, żeby wytrzęść te słabe ręce z rynku. Tak przynajmniej jest moim zdaniem. Wy możecie sobie myśleć. Co Wam się podoba? Akcji 32%, dzisiaj widzę, że tutaj lecimy ostro. Akcji to jest w ogóle gra NFT, na której dużo ludzi z Azji zarabia na porządku dziennym, po to, żeby móc normalnie żyć. Mamy również Flow, Stacks i Stellar. Luna 741, proszę bardzo. Luna ostatnio jest bardzo mocno palona. Ecomi na 12% minusie niedobrze, ale poza tym ekomi to tutaj nic w sumie nie ma żadnych spadków raczej jesteśmy na zielono sprawdźmy sobie grid. and grid dzisiaj jest 23 punkty, no czyli powoli coś tutaj się zaczyna zmieniać ale ostatnio to było nawet 10 punktów, także grubo grubo wszyscy się boją, boją się a jak się ludzie boją Pierwszy, może niezbyt pozytywny news od BlockFi. BlockFi e, ma problemy w Teksasie, New Jersey i Alabamie. Zostało przeciw nim wystosowane pismo, że mogą pogwałcać tamtejsze prawo. Także mam nadzieję, że wszystko wyregulują tak jak powinni. A tymczasem my lecimy dalej. Dla nas w sumie nic się nie zmienia, bo my mieszkamy w Europie. Także tutaj póki co wszystko jest ok, ale BlockFi działa głównie w Stanach. Europejscy regulatorzy proponują ustawę, która umożliwi śledzenie kryptotransakcji. No przecież jakby nie inaczej. Komisja Europejska podzieliła się dziś proponowanym prawem, które uczyniłoby transakcje kryptowalutowe bardziej przejrzystymi i identyfikowalnymi. Nazwiska, adresy i daty urodzenia zarówno osób wysyłających, jak i otrzymujących fundusze będą udostępniane urzędnikom państwowym. Przepisy te są podobne do tych, które obecnie zabraniają posiadania anonimowego konta bankowego lub dokonywania przelewów bez dowodu tożsamości. No, chyba to jest jasne i wiadomo, że takie regulacje powinny być, i nie tylko w Europie, ale również w Stanach jakieś pół roku temu mówili o tym, że. Wypłaty z giełd poniżej 3000 dolarów mogą być wysyłane gdziekolwiek, ale powyżej 3000 muszą być już to portfele regulowane, to znaczy, że muszą, musi być przeprowadzone jakiegoś rodzaju KYC na tych portfelach, po to właśnie, żeby urzędnicy państwowi wiedzieli, gdzie trafiają nasze pieniądze i co się z nimi dzieje. Ma to na celu oczywiście chronienie użytkowników przed hakerami i tak dalej, więc prędzej czy później takie regulacje będą musiały wejść w życie i wydaje mi się, że w przyszłości większość portfelów będzie miało w jakimś stopniu robione KYC, po to, żeby państwa widziały, czyj to jest portfel i co się na nim znajduje. Wracamy do konferencji. b Word. Elon Musk i Jack Dorsey twierdzą, że Bitcoin jest nadzieją dla świata. Elon Musk twierdzi, że SpaceX posiada udziały w BTC, czego nam wcześniej nie mówił na przykład. Tesla może przywrócić płatności Bitcoinu za swoje samochody i Jack Dorsey ma nadzieję, że Bitcoin przyniesie pokój na świecie. Jeśli nie oglądaliście tej konferencji, to na konferencji był Elon Musk, Jack Dorsey i Katie Woods, która jest szefem ARK Invest. ARK Invest to jest jeden z głównych udziałowców Tesli. Chociaż nie tylko, bo oni również wiem, że skupują e, Grayscale BTC i tak samo skupują akcje Coinbase, więc mocno są zaangażowani w rozwój kryptowalut. Wiadomo, trzy pozytywnie nastawione osoby na takiej konferencji nie mogły w sumie powiedzieć nic innego, jak pozytywnie wypowiadać się o tym właśnie aktywie, bo sami siedzą grubo na swoich torbach, więc. Jeśli by mieli wypowiadać się negatywnie o Bitcoinie, no to sami również w tym momencie tracą. Elon przyznał, że Tesla, jak i SpaceX, jak i on sam ma Bitcoina, ale również Ethereum. No i oczywiście wspomniał o Dodżu. Mówił o Dodzu, że byłoby to ironiczne, gdyby. Waluta, która była stworzona jako MEM, faktycznie zastąpiła wszystkie inne waluty i stała się tą jedną prawdziwą walutą. Więc hahaha, ha, ha, uśmieliśmy się po pachy. Powiedział również, że bardzo lubi psy i lubi memy, dlatego Dodge, Shiba i tak dalej. Generalnie to są tylko żarty, a ludzie to wszystko biorą na poważnie i wkładają swoje pieniądze w jakieś. Się shitcoiny. Jeśli chodzi o Jacka, to Jack akurat się skupiał na bankowości i infrastrukturze, która może powstać na Bitcoinie, właśnie w miejscach, gdzie bankowość leży, typu na przykład Afryka lub Azja, gdzie ludzie nie mają dostępu do jakiejkolwiek bankowości, a dzięki swoim smartfonom mogą wymieniać swoje fundusze. Więc on bardziej mówił o tej stronie Bitcoina. Katie Woods mówiła o inflacji, deflacji i również o zmianie wydobycia bitcoina, bo jak wiemy, bitcoin teraz już jest praktycznie zielony. A Elon Musk powiedział, że jeśli 55% bitcoina będzie wykopywane poprzez odnawialne źródła energii, no to Tesla przywróci płatność bitcoinem i to właśnie potwierdził. Tutaj mamy również potwierdzenie od Cointelegraph, że SpaceX. Ma bitcoina, Elon Musk i Nick Carter wierzą w zielonego bitcoina. Elon najprawdopodobniej posiada również ponad 5 miliardów dolarów w bitcoinie przez Tesla, SpaceX i również u siebie na portfelu. A to jest właśnie koszulka, prawie to jest ta koszulka, którą miał na sobie Elon Musk podczas właśnie tej konferencji. Także widać, że coś tutaj jest na rzeczy. I to nie jest tak, że on chciał zdampować tego bitcoina. Może ktoś po prostu jeszcze musiał się załadować po takich fajnych cenach. Na Bean Crypto mamy potwierdzenie właśnie tego, że wydobycie kryptowalut przemysł wykazuje oznaki zmiany w kierunku zielonej energii. Indeks zużycia energii elektrycznej bitcoina w Cambridge. Pokazuje, że branża wydobycia kryptowalut przechodzi duże zmiany. Dane pokazują przesunięcie w kierunku czystych źródeł energii. Kraje również wykorzystują tę zmianę z Kazachstanem ogłaszającym opłaty za energię elektryczną dla górników kryptowalut. Szybki rzut oka na Twitter. Basta Rhymes dołącza do B Team po obejrzeniu konferencji właśnie oficjalnie hodluje bitcoina. Mówiłem Wam na początku, że palimy sobie lunę, palimy, palimy lunę, bo jeśli zwiększa się użyteczność UST, to luna jest spalana. A tak jak tutaj widać, current total supply cały czas rośnie, więc mamy coraz mniej luny na rynku. I tutaj właśnie są konkretne ilości, jakie zostały ostatnio spalone. Pozostając przy Lunie, Star Terra ogłosiła swój pierwszy IDO, którym będzie LOOP. LOOP to jest platforma DEX, która będzie zbudowana właśnie na Terra ekosystemie. Czekamy z niecierpliwością na każdy news od Star Terra. Pozdrówki, pan paragraf i wszyscy lunatycy. Wiem, że tutaj jest dużo osób, którzy hodlują i stake'ują Lunę. Zresztą ja sam jestem hodlerem i stakerem. Więc trzymamy kciuki i pracujcie ciężko, jesteśmy z wami. Wczoraj wam pokazywałem ten portfel Coin 98, i dzisiaj właśnie zaczął się już ten launchpad. Wiele osób się mnie pytało, jak włączyć tą subskrypcję, o co tam chodzi w ogóle. No, ogólnie to jest bardzo proste i tutaj trzeba kliknąć dwa razy. Wchodzimy sobie na Binance, tutaj na ten kwadracik, wchodzimy na launchpad. Tutaj jest Coin 98, tak. Sprawdzamy details. Tak, jak widać, mamy 2 godziny jeszcze, żeby załadować to BNB. Ja widzę, że tutaj mam limit, no ale jeszcze sobie dorzucę to, co mam z limitu. Proszę bardzo, na wizji. No, nawet nie mogę. No nic, no to mam też BNB zrobione. KYC oczywiście musi być. I teraz czekamy, zobaczymy, ile nam tu zostanie tych coinów przyznane. Generalnie ostatnio robimy bardzo dużo quizów i airdropów. Zauważyłem, że Wam się to bardzo podoba. To nie jest dokładnie content, jaki chciałbym tutaj robić, ale że jest tego dużo, no to nie zajmuje to zbyt dużo czasu. Także wczoraj na kanał wleciały trzy filmy. Ale również chciałbym Was zaprosić do sprawdzenia mojego bloga. Wszystko jest niestety po angielsku, ale wiecie, że edukacja przede wszystkim. Macie tutaj fajne artykuły, macie również moje e-booki. Jeden darmowy, drugi... Płatny. także zapraszam do sprawdzenia wszystkich linków w opisie. Dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgu subskrypcji oczywiście. Pozdrowki i miłego dnia.